Witam Was w szczecińskim vlogu Smakoszy. Już kolejnym. Dzisiaj będzie zielony Szczecin, wiosenny Szczecin, bo jest w końcu wiosna i jest na dworze pięknie. Poznam Was z dwoma fajnymi chłopakami, którzy nam pokażą coś pysznego, zdrowego i zielonego. Ale o tym więcej już za momencik. Zaczynamy! Dzień dobry. Grillow wita. Tak, jest mikroliście, Kacper Morzejewski. Michał Lesiak i Hania. I Hania, tak. Dobra, słuchajcie, wchodzimy teraz do mikroliści. Jesteśmy tutaj w takim trochę jakby ogrodzie. I proszę bardzo, wyłania się. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy na naszej farmie w mieście. Zapraszam. Wyłania się wśród liści Michał. I Michał nas prowadzi do waszego królestwa mikroliści. To wchodzimy. Tiru, 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 tiru. Dzień dobry. Przyszłam tutaj do Was, ponieważ macie bardzo ciekawy projekt. O co chodzi, skąd pomysł, dlaczego dwóch chłopaków nagle zaczęło produkować kiełki? Nie kiełki. Generalnie kiełki nie. No, jakbym miał porównać kiełki do mikroliści, to tak jakbyś Mercedesa A-klasę porównywała do A45 AMG. No, można, no ale dlaczego nie lepiej? No i dlatego chcieliśmy lepiej. Zdrowiej. Tak, zdrowiej. Na końcu 2018 roku Kacper do mnie przyszedł z pomysłem właśnie z mikroliśćmi. I mówi, powstało. Próbuj. I powstało. Pierwszy szczery biznes. Generalnie z biznesami jest tak, że ludzie dużo wkładają pracy i czasem niestety nie mają z tego, czy to efektów ekonomicznych, no, czy nie cieszą się z tej pracy. A tutaj jest tak, ile włożymy w to pracy, jak będziemy dbać o te rośliny, to z dnia na dzień widzimy, jak one rosną. Im są lepsze, tym ludzie bardziej się cieszą, którzy od nas je biorą. No i czego chcieć więcej? A słuchajcie, a to nie jest tak, że z roślinami interes jest dosyć trudny z tego względu, że po prostu one mają krótką żywotność? Ja myślę, że oczywiście, że jest trudny, ale jaki smaczny. Ale jaki smaczny, ale wiecie, o co chodzi? To ma krótką żywotność, to powinno być w odpowiednim miejscu sadzone, w odpowiednim czasie sadzone. Nie wiecie, czy na przykład wam to zejdzie do tego momentu, czy na przykład nie zgnije. Jak to jest? Czy to jest trudne, jeśli chodzi o takie techniczne sprawy? Techniczne, no to przede wszystkim mamy tutaj połączenie i techniki, czyli Kacpra, ale takich kwestii, czy to zejdzie, czy nie zejdzie, czy będzie ekonomicznie uzasadnione. Czyli reklama, pewnie marketing. Tutaj musimy próbować. Z uwagi na to, że to nie jest interes, który nas męczy, denerwuje, frustruje, to my jesteśmy gotowi na ryzyko. Jesteście gotowi na ryzyko. I to ryzyko podejmujemy. Dobra, a słuchajcie, a Szczecin jest gotowy na to, żeby kupować takie mikroliście i żeby żywić się, powiedzmy, bardziej taką lokalną żywnością? Wpadnijcie na Bazar Smakoszy i zobaczycie, że ludzie są gotowi. Generalnie jak Bazar Smakoszy jest od 10 do 15, no to przeważnie o 13 już nie mamy towaru. To o czym świadczy, a staramy się z bazaru na bazar tego towaru mieć coraz więcej. Każdą niedzielę od 10 do 15 na Chmielewskiego 18 mikroliście możecie właśnie kupić na bazarze. Lekarz, zakładamy rękawiczki i będziemy ciąć mikroliście. Jeszcze dostanę nożyczki i będę próbować? Oczywiście. Dobra, to mam nożyce i będziemy próbować jeść. Nie patrzę. Oj, zamykaj oczy, to co to? Bo miałaś sobie sama zrywać. Chodź, chodź, chodź. No. Proszę bardzo, dobra. Tutaj, już. Mogę tak tutaj? Tak, 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 tylko śmiało, kilka. Dla mnie to wszystko wygląda jak grzyżówka. Kilka mówiąc. Więcej. Więcej? Więcej. Śmiało. Nie chcę was narazić na straty. Naraziłaś. W kolorze swetra. Dobra, czekaj, bo sobie nie radzę. Zdaję, proszę mnie, nie te rękawiczki są za duże. To jest dla mnie z wyglądu fioletowa rzeżucha. A smakuje? Ugryzą rękawiczkę. Lateksem dla rękawiczki, bardzo dobre. A teraz tutaj masz raz, dziękuję. Smakuje jak rzodkiewka. A co to jest? Kapusta. Okej, okay, kapusta. Kapusta czerwona, bardzo podobna w smaku. I faktycznie kapusta czerwona. Do brokuła bardzo nie, podobna. Nie, smakuje jak kapusta czerwona. Ale to jest właśnie ten szok, jak się powie już co to tak, jest, to nagle to wow, wiesz, faktycznie. To jest. Kolejne mikroliście będą próbowane. Dobra. One są w ogóle takie niesamowite, one wyglądają trochę jak jakaś taka egzotyczna roślina. Mogę ją sobie uciąć? Tak, śmiało. Dobra, tymi moimi rękawiczkami. Am. To smakuje jak marchewka. To nie jest marchewka.
bazylia? Bazylia, właśnie bazylia. Przecież nie smakuje jak bazylia, ale wiecie co, ale to chodzi o to, że to są takie mikroliście, jak kupujemy na przykład w pewnych dyskontach po prostu takie wyrośnięte bazylie, to jest to, czy to jest coś innego? Tak, to jest to, tylko ta akurat to jest bazylia dark opal, więc czy to może jest jakiś być inny rodzaj? Inny rodzaj, ona jest po prostu bordowa, a nie zielona. No tak, bo często sobie wsadzimy w doniczkach bazylię i ona wygląda 100% inaczej niż ta. Tak, tak. Czyli właśnie, po prostu to jest inny rodzaj. I co ciekawe, właśnie te młode wersje dorosłych warzyw zawierają nawet do 40 razy więcej składników odżywczych i mikrominerałów. Czyli to jest młoda sadzonka, tak jeszcze? Tak, to jest dokładnie sadzonka. To jest sadzonka? Coś takiego. Coś takiego. Każdą z tych rzeczy można by było w grządce, że tak powiem, wypikować i by urosła normalne warzywo albo szaczek. Dobra, wybieram sobie taką garstkę. One mają bardzo mocny, wyrazisty smak. Ale naprawdę, a te są aż bardzo ostre wręcz. To jest chyba jakaś rzodkiewka, tak? Tak, dokładnie. To jest rzeżucha? Próbuj, zobaczymy. To jest rzeżucha, ja rzeżuchę znam. To nie jest rzeżucha? Nie, no to jest rzeżucha, tylko jakaś taka wyrośnięta, jakaś taka piękna. Aż trochę zmarnowałam. To nie jest rzeżucha? Wygląda jak rzeżucha. Mi się wydaje, że do waszego stanowiska wszyscy podchodzą i się pytają, że wy macie same rzeżuchy. Tak. To jest rzeżucha. To nie jest rzeżucha? Broku. Brogu jest bardzo delikatny. Wyszliśmy z naszą rzodkiewką, ponieważ chciałam ciebie zapytać, co dalej? Pomysł na przyszłość to jest ekspansja, no na razie na Szczecin, bo na Szczecin. W sumie dopiero zaczęliśmy, potem na Polskę, nie wiem, na świat. No i chcemy pokazać ludziom, że można na miejscu tutaj na farmie w mieście robić coś dobrego, coś zdrowego, co ludziom smakuje. Jak to pójdzie? Nie wiem tego. Generalnie dla mnie największą jest przyjemność, że ja mam przyjemność z tego. Teraz mamy tak, rzodkiewki, mamy słonecznik, mamy broku, rzodkiewkę mamy w różnych smakach, mamy czerwoną kapustę i generalnie ludzie do nas piszą ze swoimi smakami. Mówią, Michał, a może wprowadzisz to? Może wprowadzisz coś, jakiś inny smak? To jaki najbliższy smak nowy? Będziemy wprowadzać na pewno pszenicę. Z pszenicy chcemy robić gluten? Właśnie bezglutenowe soki będziemy robić. O kurczę. Z pszenicy bezglutenowe soki. Słyszeliście o czymś takim? My będziemy coś takiego robić. Generalnie jesteśmy otwarci na propozycje. Jesteśmy takim startupem, który jest naprawdę otwarty na możliwości. I nie jesteśmy świętymi krowami. Wychodzimy z naszej farmy w mieście i pojedziemy w jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce, żeby wykorzystać to, co już nie jest do sprzedania i co już my, ludzie, nie możemy zjeść. No dobra, to co, lecimy, nie? Nasze mikroliście, a w zasadzie resztki z mikroliści i teraz nakarmimy nimi zwierzątka. Właśnie skrzeczą. Nakarmimy nimi zwierzątka. Głodne są tak, chyba. Głodne są, dlatego nakarmimy ich resztkami z mikroliści, żeby nic się nie zmarnowało. Po prostu to jest dobry biznes, który no nie pozostawia żadnych odpadów. Patrzcie, są takie malutkie. Jak wciąga. Jak wciąga. No, wciągniesz? Siuj, ten maluszek też taki wciągnie. Nic się nie marnuje, wszystko zostaje zjedzone i na końcu biowata kokosowa. Chłopaki dbają bardzo o to, żeby po prostu nie było właśnie odpadków plastiku, żeby wszystko było ekologiczne. To duże tak dużo je. Dzieciom nie daje. Ja mam najdłuższe ręce, więc spadła na mnie ta przyjemność trzymania kamery. Próbowałam waszych pysznych zielonych liści, odgadłam, nakarmiliśmy zwierzątka, ale słyszałam, że wy też chcecie się rozwijać i chcecie robić coś więcej niż tylko sprzedawać takie właśnie jedzonko, tylko coś z tym jeszcze robić. Zdradź wszystkim co, bo to jest bardzo ciekawy pomysł. Słuchajcie, pomysłów mamy kilka. Pierwszy taki pomysł, który będziemy wprowadzać w życie, no prawdopodobnie już za 2 miesiące, to są warsztaty. Na czym warsztaty będą polegać? To są warsztaty dla, w zasadzie dla dzieciaków z rodzicami, żeby dzieciaki wiedziały skąd się biorą rośliny, że nie tylko ze sklepu, z warzywniaka, ale faktycznie one gdzieś realnie rosną. I warsztaty będą wyglądać tak, że dzieciaki z rodzicami do nas przyjeżdżają na naszą farmę w mieście, wybierają ulubiony smak, nie wiem czy to już będzie rzodkiewka, broku, słonecznik i my im pokazujemy po co jest słoneczko,
po co jest ziemia, po co są korzenie w roślinie, czy korzenie można jeść, jakiego koloru są korzenie. I wtedy rodzice z dziećmi zaczynają... Co? Siać? Siać i sadzić. Hodować. Zaczynają hodować. Siać, zaczynają siać u nas, wracają po tygodniu, ścinają i jedzą sobie w domku. Ale uwaga! Co przez te 7 dni czy 10 się dzieje? Mamy kamerę online i dzieciaki w domu patrzą, jak to rośnie. No bardzo fajny pomysł, słuchajcie. Bardzo mi się to podoba, no. Jak będę miał kiedyś dziecko, to posadzę z nim. Nie drzewo, a właśnie takie liście. I słuchajcie, tą przepiękną informacją chciałabym zakończyć tego szczecińskiego vloga Smakoszy. Bardzo wam dziękuję za to, że spędziliście dzisiaj ze mną ten dzień. Trochę pojeździliśmy, przez cały Szczecin pojeździliśmy, a są wielkie korki, także tym bardziej wam dziękuję. Ja się nazywam Hania, jestem oczywiście Always and Forever Hungry i widzimy się następnym razem. Właśnie Baron leci powiedzieć, żeby subskrybować szczeciński vlog Smakoszy. Jak Baron prosi, to nie dacie? Mój baronek, jaki gruby baron, jaki gruby baron. No cześć.